34 ze śpiewnika 11. Twoja dobroć jest tak wielka, że jesteś z nami, jesteś ze mną, jesteś z każdym. Każdym, kto uwierzył w te słowa, jestem z wami aż do skończenia świata. A to oznacza, że także od początku świata. Każdy z nas jest stworzony z miłości. I ta miłość rozlała się od początku. Od Adama i Ewy, o których powiedziałeś, że Twoje dzieło jest bardzo dobre. Na obraz Boży nas stworzyłeś. Chcemy zagłębić się w tajemnicę miłosierdzia Twojego Ojca, który w tej miłości dał także i wolność, a więc możliwość zmarnotrawienia dobra, sił, potencjału. Możliwości,
relacji. Jesteśmy dla Ciebie rodziną. Każdy z nas jest Twoim synem i Twoją córką. Chcemy się odnaleźć w tej przypowieści nie tylko o synu marnotrawnym, ale przede wszystkim o miłosiernym ojcu. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. Chcę być jedynym Panem siebie. Te słowa usłyszała także Ewa w raju. Będziecie jak Bóg. Będziecie znać dobro i zło. A gdy wszystko wykonał i wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pole, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Miało być tak dobrze. A miało być wspaniale. Miała być pełnia wolności. Adam i Ewa, gdy poszli za radą złego ducha i spożyli owoc poznania zła i dobra, zobaczyli, że są nadzy. Tak jak człowiek, który zostawił niezamknięte mieszkanie i zobaczył nagie ściany. Ktoś wszystko zabrał. Ktoś ukradł Boga, a bez miłości nie da się żyć. Bez miłości się umiera na raty, przez smutek, depresję, bunt, złość na swój los. Zamknięcie w sobie, wojnę z innymi.
nienawiść, nieprzebaczenie. Otwarło się piekło. A wtedy przyszedłeś Ty, Panie Jezu. Bo Ty jesteś wyciągniętą ręką Ojca. I przypomniałeś, że jest Ojciec. Że On czeka. Adam bał się. Skrył się w krzakach. Powiedział, że nie ma z czym stanąć przed Bogiem. Zapomniał, że i przed grzechem, i po grzechu nadal jest jego synem. A syn się zastanowił. I rzekł, iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem, głodem miłości, zimnem martwoty, pustką beznadziei. Ciemnością, braku światła. I wtedy, Jezu, popychasz mnie, popychasz mojego brata i siostrę, by ruszyć z powrotem ku Ojcu. Zranioną dłonią popychasz ku Ojcu. I mogę powiedzieć, zabiorę się i pójdę do mego Ojca i powiem Mu, Ojcze, zgrzeszyłem. Przeciw niebu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z najemników Twoich. Z naszych kartek pieśń numer 19 ze śpiewnika 118. W wodach Jego miłosierdzia i miłości.
Amen. Tobie mówimy na zawsze, nasz Panie. Ty jesteś naszym uzdrowieniem. Ty jesteś naszym życiem. Panie, chwała Ojcu za miłosierdzie, które nam okazał przez Ciebie. Podnieś i prowadź do Ojca. Podnieś, Jezu, każdego z nas. Zanurz nas w wodach miłosierdzia. Amen. Amen. Ala szalaj, maralej, alej, alej. Wracamy do Ciebie, Panie. Jako synowie marnotrawni wracamy. Gdzie nam będzie lepiej niż u Ciebie? Gdzie nam będzie lepiej niż u Ciebie, Panie? Szalasz tam jak Ty. Panie, podnieś nas, bo chcemy oddawać Ci chwałę na stojąco. Podnieś nas, aby nasze serca nie lękały się powrotu do Ciebie. Czekasz nas z otwartymi ramionami, ze zranionym sercem. Dziękujemy Ci, Jezu, że stałeś się jednym z nas, abyśmy stali się takimi jak Ty, synami Ojca, miłosierni jak Ojciec. Teraz i do końca naszych dni. Panie, dziękujemy Ci za Kościół, który jest jak Matka Miłosierna. Dziękujemy Ci za to miejsce, w którym możemy ogłaszać Twoje miłosierdzie. Dziękujemy, że jesteśmy tutaj i wpatrujemy się w Ciebie. W Ciebie, a przez Ciebie w Ojca. Jesteś naszym duchowym oknem. Przez Ciebie widzimy niebo, widzimy oczy Ojca Niebieskiego. Alla szalaj, malele, szalaj. Zanurz każdego z nas, Panie. Ojcze, dziękujemy Ci, że Jezus nas odnalazł. Jezus poszukał nas, kiedyśmy ginęli. On przyszedł po nas, bo Ty tak chciałeś. Nie pozwoliłeś, żebyśmy zginęli na zawsze. Ocaliłeś nas. Ojcze miłosierny, dziękujemy Ci, że ocaliłeś nas, że ocaliłeś nasze życie doczesne i wieczne. Doczesne w Tobie i wieczne w Tobie. Chwała Ci, Ojcze. Ojcze, mamy ochotę uklęknąć przed Tobą i oddać Ci chwałę. Jezu, chcemy uklęknąć przed Tobą i oddać Ci chwałę. Duchu Święty, rozraduj nasze serca w modlitwie uwielbienia. Rozraduj z powodu doświadczenia miłosierdzia Ojca. Rozraduj, Duchu Święty. Zaśpiewajmy jeszcze pieśń uwielbienia, kolejną, która mówi o miłosierdziu. I pozwól, żeby Twoje serce rozradowało się w Jezusie, który tu jest, w umiłowanym Synu Ojca, Synu, który jest Synem Miłosierdzia, Synem Miłosiernym. Przyjmij Jego miłosierdzie. Teraz, w czasie tej adoracji, zachwyć się Bożym miłosierdziem. Dziękuj za nie. Pieśń numer 16 z naszych kartek ze śpiewnika 478. Miłosierdzie Twe, wyśmiewywać chcę, o wielki oceanem łaski Twe. Miłość Twoja jest większa niż mój grzech, uwielbiam Jezu Cię. Panie, daj nam usta,
serce Twoje miłosierdzie. Daj nam serca chwalące Twoją miłość. Swoje dłonie, swoje serca, oczy, naszym zwyczajem modlitewnym podnieśmy się do góry, do nieba, do Ojca. Niech nasze serca, ciała, całą sobą kolejny raz będą chwalące, wielbiące Go. Tak nas Bóg stworzył, że całą sobą możemy Go wychwalać. Bądźmy jedną wielką chwałą Pana, jednym wielkim uwielbieniem miłosierdzia naszego Tatusia. Daleko ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego i rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twym synem. Lecz ojciec powiedział do sług: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się.
i zaczęli się weselić. Panie Jezu, to przez Twoje zasługi, ta radość, ten powrót, to przez Twoją ofiarę Ojciec patrzy na każdego z nas i widzi swojego Syna, który zawsze Go miłował. Zakrywasz naszą grzech i słabość, przywracasz nam życie. Chcemy Cię wielbić, chcemy żyć tą radością teraz i na wieki. Ojcze, chwała Tobie, swe życie składam Tobie, kocham Ciebie. Ojcze, chwała Tobie, swe życie Maryi, umęczony na krzyżu i zmartwychwstały, a teraz obecny pośród nas w Najświętszym Sakramencie, Ciebie wielbimy jako Tego, który ukazał nam miłość i miłosierdzie Ojca, z którym żyjesz i królujesz w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
z naszych kartek pieśń numer 44 ze śpiewnika 579. Tobie, Panie, zaufałem, moje życie daję pod Twoje władanie. Tylko Ciebie będzie uwielbiać serce me. Tobie, Panie, zaufałem, moje życie daję pod Twoje władanie. Tylko Ciebie będzie uwielbiać serce me. Bo cudowna jest miłość Twoja. Tobie zaufaliśmy, Tobie każdy z nas tu obecnych zaufał, bez zastrzeżeń, na zawsze. Szalamalia, szalalaja, la maria, szolemy. Szalamala, la 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 la. Panie, zaufaliśmy. Zaufaliśmy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufamy Tobie. Ojcze niebieski, ufamy Tobie. Ojcze miłosierdzia, ufamy Tobie. Wiemy, że wybrałeś nas, abyśmy byli Twoimi dziećmi. Byli miłosierni jak Ty, Ojcze. Abyśmy ukazywali Twoje miłosierdzie. Cudowna jest Twoja miłość, Ojcze. Ojcze, bądź w nas, przyjdź do nas z Jezusem i Duchem Świętym. Zamieszkaj na zawsze. Ojcze, Ojcze miłosierny, Ojcze wspaniały i cudowny. Ty stworzyłeś nasze dusze, Ty stworzyłeś nas dla siebie. Ojcze, Ojcze, Ojcze niebieski, Ojcze miłosierny. Szala Maria, szala Maria. Wychwalaj, wychwalajmy Go jeszcze, jeszcze mocniej. Nigdy nie będzie za dużo chwały Bożej. Ciągle będzie za mało. Ciągle będzie za mało miłości z naszej strony. Ciągle za mało wiary. Ciągle za mało nadziei. Ciągle za mało uwielbiania Go. Ciągle będzie za mało. Dlatego czyń jeszcze więcej dla Niego. Jeszcze więcej dla chwały Ojca. Jeszcze więcej. Duch Święty Ci pomoże. Jezus Ci będzie pokazywał, jak masz to czynić. On Ci nauczy. A Duch Święty Ci pomoże. Panie Jezus, Jezus, Ojciec, Ojciec, Jezus, Duch Święty, Panie, Panie nasz, Panie nasz. Uwielbia Go jeszcze mocniej, jeszcze goręcej, jeszcze. Aniołowie ciągle tu są. Oni są wzorem dla nas, abyśmy wychwalali Ojca. Oni też kochają Ojca, Ojca miłosierdzia.